Witam Was, moi drodzy. Jak widzicie, z tyłu auto zapakowane. Jedziemy na łowisko Chwałowice. Zabieram Was tam, będę tam pierwszy raz. My zobaczymy, czy coś się uda wydubać. Jest to mała woda. Godzina jest coś po ósmej, dwie godziny drogi. Także co, trzeba się zabierać za kółko i jedziemy na tą komercję. Nigdy tam nie byłem, jak już wspominałem. Zobaczymy, nie szukałem żadnych informacji też wcześniej. Jadę tam totalnie na żywca. Zobaczymy, czy się coś uda złapać. No to tymczasem i zobaczymy się nad wodą. No i co, jesteśmy już na łowisku. Woda bardzo fajna. Zestawy już przygotowałem. Zaraz Wam je pokażę, one są już założone. Z tego co tutaj widzę, jeden zestaw dam prawdopodobnie pod drzewo, które jest, zaraz Wam pokażę mniej więcej tam. Jeszcze tylko zobaczyć muszę, jakie tam jest dno. I prawdopodobnie gdzieś tutaj pójdzie zestaw jeden. Dobra. A drugi zestaw będę chciał gdzieś ulokować na środku. Znaleźć jakąś górkę, zasypać troszeczkę pod amura. Chodźcie, pokażę Wam teraz zestawy. Tu jest stromo ze zejściem. Krylik na długim włosie. Nie wiem, czy będzie widać, czy złapie ostrość. Miękki przypon. A tutaj na dirigu truskawka na amura. Założyć tylko ciężarki i można wywozić. We'll be right back.
Find you.
Zapachem kokosowym i zestaw Dirik na Dirik, bałwanek, pop-up, truskawka i tonąca truskawka. Niestety rybka się spięła. Zestaw wywieziony ponownie w to samo miejsce. Tam jest taka półeczka. Na tej półeczce tutaj jest położony zestaw i dalej spada z 3,3 do 4 metrów. Teraz grzmi, idzie burza, być może dlatego właśnie było to branie. Prawdopodobnie był to jakiś mały amurek, bo w tym miejscu właśnie nastawiłem się na amura, dlatego nęcę tam kukurydzą i słodką kulką, czyli truskawką. Drugi zestaw pod drzewem po drugiej stronie, tam jest 1,5 metra, ale tam było nęcone samym krylem, a na haczyk, tak jak widzieliście na zdjęciu, dumbbells, pływaczek plus 18 tonąca i tam nic się nie działo, nie sypałem w ogóle tam kukurydzy, tylko same kulki. Rybka co jakiś czas się pokazuje, się spławia, także być może coś się uda dołowić. Jestem dobrej myśli, dlatego że po 4 godzinach od wywiezienia w świeże miejsce było branie popikiwania na swingerach, na sygnalizatorach, więc czekamy na kolejne branie. Tyle. Jak coś dołapie, to dam wam znać, a jak nie dołapie, to będziemy się widzieć jutro, pewnie z rana, albo jutro wieczorem. Także trzymajcie kciuki na to, żeby dołapać jakiegoś potwora i za udaną nockę, żeby w nocy coś tam ładnego zagrało. Także do następnego. Thank you.
baby boy, that's my life. You took your time and then I took mine. Witam, jest niedziela rano. Rano odwiedził mnie pan Leszczyk, po czym donęciłem i teraz będę czekał prawdopodobnie do 12 i się zwijam. Jeżeli nie będzie kolejnego wejścia, to znaczy, że zjechałem praktycznie o kiju, bo no, Leszcz to Leszcz, wiadomo. Co do chwałowic, woda fajna. Nie wiem, czy ten film się ukaże z tego względu, że no nie było karpi. No, chciałbym jeszcze raz tu przyjechać, tak mi się wydaje, bo miałem 3 brania, jedno prawdopodobnie amurowe, jedno typowo karpiowe. No i ten karp zszedł po paru machnięciach, po paru przekręceniach kołowrotka, on po prostu się spiął. Tego leszcza, no to wiadomo, leszcz był zapięty akurat bardzo dobrze. Co mogę powiedzieć więcej? No, tak jak mówię, będę prawdopodobnie chciał tutaj wrócić, bo woda jest kameralna, mała, fajna. Mało ludzi w ogóle cokolwiek tutaj łapało teraz jak byłem, więc no taki okres nad wodą. Powtórzę się jeszcze raz, moja 6. zasiadka, która faktycznie jest o blanku. No i co powiedzieć więcej, no, jeżeli nie będzie wejścia kolejnego.
to to będzie już moje pożegnanie z wami z nad tej wody. No i co? I do zobaczenia nad kolejną wodą, którą nie wiem jeszcze co będzie. Trzymajcie się na razie i łapcie ryby, łamcie wędki. Hej, trzymajcie się.